Powstały latające kolędy, to najpierw musiał powstać zespół. I dlatego zaprosiłem właśnie naszych absolwentów z pierwszych roczników działalności Dywizjonu, żeby opowiedzieli troszeczkę o swoich początkach. Bardzo się cieszę, że Was widzę, bo bardzo dawno nie widziałem, niektórych nawet bardzo dawno, powiem tak. Nasze dzisiejsze spotkanie jest związane z działalnością zespołu Dywizjon, w którym śpiewaliście jakiś czas temu. I chcemy zrealizować reportaż dotyczący kolęd, latających kolęd. No i przy okazji scenarzystka, albo inaczej autorka scenariusza tego reportażu, Ania Porodyńska, prosiła o to, żeby rozpocząć właśnie od genezy Dywizjonu. Ja poszedłem do dyrektora liceum lotniczego, zaproponowałem mu, że stworzę zespół o bliżej nieokreślonych celach i na bliżej nieokreślonych zasadach, w każdym razie, który miałby śpiewać piosenki lotnicze przede wszystkim. Dyrektor się zgodził i przysłał wasz rocznik. I teraz tak, zaczyna się sytuacja taka, do waszego rocznika dochodzi informacja, że macie przyjść do klubu, bo ma być chór. I co dalej? Wydaje mi się, że pierwsze zderzenie, jakie było z taką naszą propozycją. Często po prostu może odbiera się takie rzeczy jako jakiś przymus swego rodzaju, że trzeba było coś pójść i zrobić. Jak to często w liceum i w wielu miejscach bywa, że po prostu trzeba gdzieś pójść, zrobić sztuczny tłum i wydaje mi się, że dużo ludzi mogło to tak początkowo odebrać, jeżeli taka narracja była, że mamy po prostu pójść i będzie tam jakiś chór czy coś, ale później jakoś zaczęło się to chyba samo wypracowywać, wydaje mi się. Nie wiem, jak wy to wspominacie. Ale to... na razie jesteśmy przy pierwszym spotkaniu, tak? Dostajecie informację. Ktoś wam powiedział, powstanie zespół. Przyszedł taki wariat, który chce założyć zespół śpiewaków w Dęblinie, w liceum. I co was się wtedy obudziło? Co, o czym pomyśleliście, tak? To znaczy, ja też pamiętam, że jak dostaliśmy tę informację, że ma być ten chór, to starsze roczniki nam mówiły, że no oni też mieli ten chór i też tam im obiecowali i to było takie beznadziejne. No i jak tam poszliśmy na ten chór, to no, my nie wiedzieliśmy, z kim oni mieli ten chór i nam się wydawało, że no to pewnie będzie jedno i to samo, no nie? Czyli, że pan Andrzej może z nimi tam wcześniej też już coś pracował, a jak nie pan Andrzej, no to ktoś inny, ale pewnie będzie też beznadziejnie, tak jak to oni mówili. No więc no ze swojej strony, no to ja bardzo niechętnie szłam na to spotkanie tego całego chóru. Dziewczyny pamiętam, że były bardziej optymistycznie nastawione, szczególnie Ola, której dzisiaj z nami nie ma, ze względu na jej stan zdrowia. Ona była bardzo zadowolona, jak pan Andrzej tylko powiedział, że tam jakieś wyjazdy, jakieś śpiewanie, coś, to... Agatka chyba też od razu nam mówiła, nie? Nie, na początku nie chciałam. Ona mnie długo namawiała i ja później powiedziałam, dobra, niech się będzie. Ale zostałyście na pierwszym spotkaniu tam na scenie, co pan Andrzej potem powiedział, że chętnie zapraszam na scenę i... Nie, ja tylko siedziałam i później poszłam i mówię, ja pochodzi, no! Poszłam. No powiedzmy, co poszłam. A ja się skupałam, czas fajnie nie poszło. No. Właśnie w klubie pod Krzysztami? Tak. A jak pan Andrzej kazał nam śpiewać i powiedział, ja będę słuchał, kto najładniej śpiewa, to wezmę te osoby, to ja tak fałszowałam, żeby tylko mnie nie wziął. Słuchaj, nie musiałam się starać. Na początku repertuar był stricte patriotyczny i lotniczy. I od tego zaczęliśmy. W ogóle zaczęliśmy od pieśni z XVI wieku. Idzie żołnierz, do której zrobiłem aranżację rockową. Kolędy przyszły później. Kolędy przyszły ze względu na to, że jestem silnie przywiązany do tradycji, do tego,
jak funkcjonuje rodzina, jak funkcjonujemy my jako przyjaciele. I zawsze ciepło wspominam momenty, kiedy z przyjaciółmi śpiewałem kolędy przy stole. Tak, pierwsze kolędy. Zaczęliśmy to już, jak byliście w drugiej klasie. Dołączył rocznik Marysi i Mateusza i zaczęliśmy się przygotowywać do kolęd. Pamiętam, wtedy mieliśmy problem z miejscem na próby, tak jak zawsze, teraz też nie mamy miejsca na próby. I robiliśmy próby w Muzeum Sił Powietrznych, pamiętacie? Chodziliśmy na próby Muzeum Sił Powietrznych. Przepiękne zdjęcia mam z tego, naprawdę genialna sesja fotograficzna jest, zwłaszcza jak tam między tymi iskrami się tam mieścimy w tej sali, w tej małej auli. I wtedy właśnie mieliśmy pierwszy występ kolędowy. Pierwszy występ kolędowy mieliśmy na opłatku żołnierza polskiego w grudniu 2016 roku. I tam wtedy właśnie rzucił się zespół na robienie selfie z prezydentem, tak? Tak, tak było. Nela, może jak będziesz z nami? Nie, dziękuję. Słoneczko na 10 minutek. Usiądź obok Karolci. Na tym koncercie, na którym występowałaś razem z nami, to był pierwszy koncert, ten kolędowy dywizjonu, gdzie byliśmy w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Tak. I wszyscy sobie robili zdjęcia z prezydentem wtedy, tak. I Nela z nami właśnie śpiewała, pomimo że już była bardzo, bardzo poważną absolwentką naszej szkoły po promocji w budurze podporucznika, pięknie występowała. No, niesamowicie. I tutaj jesteś tu. Tak, no, to, no, widzę. Tak. No i tak było. I stamtąd przejechaliśmy do Muzeum Sił Powietrznych i tam była strasznie zimna noc. I wszyscy marzliśmy i było właśnie to. Wymianę poglądów i myśli i mówię: Nela, ja mam coś, co jest tylko dla ciebie. Jak ci wyślę, na pewno ci przypasuje i zaśpiewasz. Pamiętasz to? Pamiętam. Hmm. Ale ty masz taki dar, że posłuchasz kogoś i potem budujesz sobie coś w głowie, co dana osoba mogłaby zaśpiewać, gdzie najlepiej by pasowała. Nawet jak ta osoba o tym nie wie. No bo często jest przecież tak, że wiele osób przychodząc do liceum, to w ogóle nigdy nie spodziewa się, że może zacząć śpiewać, tak? Dopiero w liceum dochodzi do tego momentu, że wpadają na mnie i zaczynają śpiewać po prostu. Niektórzy nawet na płytach nagrywają piosenki. Niektórzy tacy, którym nauczyciele śpiewu zabraniali się zbliżać do mikrofonu, tak? No? Tak było. Jak to się stało, że wstąpiliście do dywizjonu Marysiu i Mateuszu? To chronologicznie to chyba najpierw na Marysiu, bo ona była tam pierwsza. Ja pamiętam jak ona. Ja ogólnie... Pamiętasz, z kim siedzieliśmy przy stoliku? Pamiętasz tę naszą rozmowę? Tak, z Dawidem. No właśnie tak to się zaczęło, że ja miałam do czynienia z muzyką już wcześniej. Gimnazjum, coś tam w podstawówce. Ale sobie tak przyrzekłam, że jak pójdę do liceum, to kończę z tym. Ale tak chciał, że ktoś mnie wyczaił na YouTubach. Bo nagrywałam parę coverów, jak byłam właśnie w gimnazjum. I później to gdzieś tam zeszło. Już nie bazera się podać tam, to mnie śpiewać. No i pierwszy jakiś tam apel szkoły, już wyskoczyliśmy z Dawidem, no i właśnie
teraz całe wakacje, tak? Cały czas jesteśmy przy pytaniu, jak to się stało, że wstąpiliście tak, do zespołu i dlaczego, tak? Ja akurat nie pamiętam, dlaczego wstąpiłem. Jak wstępowałem, może tak. Przed liceum nie miałem w ogóle styczności z muzyką. Można powiedzieć, że należałem do raczej do grupy, gdzie ta melodia. Ale samo istnienie chóru wydawało mi się jakimś taką ciekawą odskocznią od tego szarego życia licealnego. No bo nie oszukujmy się, w liceum stawiało się głównie na naukę, jeszcze Dębin nie zachęcał do jakiegoś kwitnącego życia towarzyskiego. No i tak małymi kroczkami, pamiętam, że nawet na święcie Wojska Polskiego kiedyś się z panem z Marysią przeciąłem. To było w ogóle pierwsze święto Wojska Polskiego, które spędzałem w Warszawie. Do tej pory jedyne. Czy Marysia brała udział wtedy z manewrem wakacyjnym? Tak, z manewrem wakacyjnym. Pamiętam jeszcze wtedy z Kubą Połockim, też tam pobyliśmy się w tej Warszawie. Tak na marginesie. No i jakoś tak małymi kroczkami, aż w końcu użyłem na jedną próbę. Zostałem. Ze mną głównie przygoda wyglądała tak, że jak przyszliśmy, to na samym początku rocznik starszy do nas przychodził i on opowiadał, jak to jest w tym liceum. Właśnie pamiętam, że Mateusz do nas przyszedł do pokoju i powiedział, że generalnie to liceum jest takie średnie, ale będzie możliwość, żeby wstąpić do pana zespołu. I właśnie pierwsze co, jak się dowiedzieliśmy, że jest to jakby taka próba zapoznawcza, to wszyscy polecieliśmy z chłopakami. Widzicie, jaka się ma perswazji? I po prostu, ja też miałem przed tym pewien kontakt z muzyką, tam w gimnazjum mieliśmy taki mały zespół, tam sobie z trójką znajomych coś tam graliśmy na gitarach, śpiewaliśmy, na jakieś konkursy jeździliśmy. No i generalnie jakby, jak była możliwość kontynuacji tej przygody muzycznej w liceum, no to pomyślałem, że czemu nie i wstąpiłem i jakby zrobiłem dobrze. Jak to się stało, że wpadłaś w to całe środowisko dywizjonowe? Dlaczego? My już z dziewczynami, jak był pierwszy raz, pamiętam, była pierwsza próba, to chyba wszystkie pięć od razu poszłyśmy, że tak powiem, i zostałyśmy. Ja też wcześniej byłam i w szkole muzycznej, skończyłam i też się angażowałam wcześniej, więc dla mnie takie naturalne było dosyć, żeby znowu się w coś władować. Ale że tak mi się spodobało, zostałam tak samo jak wszystkie dziewczyny z rocznika też. Nice.
wpaść. Zaczął się jakoś temat rozmowy o szkole i bodajże padło pytanie o wycieczki klasowe jakiekolwiek i użyty został właśnie najsilniejszy argument za wstąpieniem do dywizjonu, czyli wyjazdy tu i ówdzie. To mnie w sumie przekonało z jednej strony, bo ja jestem typem człowieka, który bardzo lubi podróżować, wszędzie praktycznie. I tak, trafiłem do pana. I też nie spodziewałem się, że coś będę robił więcej w tym kierunku, bo jedyne, do czego się ograniczałem kiedykolwiek w życiu, to śpiewanie pod prysznicem. I jak to mówiła moja ulubiona nauczycielka z podstawówki, że mi śpiewał lepiej, więc nie, nawet nie próbowałem za to się zabrać. A okazało się, że nagrałeś na płycie jedną solową piosenkę, a w drugiej z Kornelią w duecie. Nie, nie, zawsze dzisiaj tak. Określenie latające kolędy po raz pierwszy padło w roku 2018 w styczniu. Mieliśmy polecieć właśnie do wspomnianego już Powidza, koncert zagrać w Witkowie oraz polecieć do Świdwina i tam zagrać koncert w klubie pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego. I wtedy właśnie wymyśliłem to określenie latające kolędy. No to jest nawet dokument, bo jest to nagrane. Na temat naszego wylotu i tego całego projektu latające kolędy będzie audycja w Radiu Lublin. W związku z czym powinniśmy pokazać, znaczy pokazać, zaprezentować radiosłuchaczom, z czym my tam polecimy, tak? Zrobimy w ten sposób, że jako grupie zrobimy dwie rzeczy, tak? Najpierw spróbujemy kolędę dla wszystkich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a potem wśród nas najciszy, tak? A pan Łukasz, to, które będzie lepsze, wybierze i wyemituje, tak? Będzie dobrze? Tylko tak, zwrotkę śpiewa Paweł, a wy a cappella później dalej. Paweł, spróbuj zobaczyć, czy to do współpracy w koncertach kolędowych zespół Canto i Cantare. Prowadzone te zespoły były przez panią Monikę Kubiś-Arbus w Kazimierzu. Ona była instruktorką w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki oraz uczyła muzyki w zespole szkół w Kazimierzu Dolnym. I trzy dziewczęta, które były jej wychowankami, występowały razem z nami na koncertach, wprowadzając bardzo dużo pozytywnych pierwiastków. To były Amelia Lasota, Kasia Mędrek i Weronika Kubiś.
zaleć śpiewanie, a za ścianą głos się rozchodzi, że z dzieciątkiem w lichej stajence i dla ciebie nadzieja się rodzi. Jeszcze trzeba sianko na stół, pole krzesło, pole nakrycie. Działo właśnie tak, że regularnie w styczniu lataliśmy gdzieś i graliśmy te koncerty. Zdarzało nam się, że graliśmy w ciągu grudnia i stycznia 8 koncertów, co jest no, dużym wyzwaniem dla zespołu, który jest zespołem ze szkoły lotniczej, a nie ze szkoły muzycznej, tak? Bo tu wszyscy, którzy przyszli to nie po to, żeby śpiewać, tylko po to, żeby latać. Większość uczniów, którzy śpiewają w dywizjonie, to oni nigdy w życiu nie stali na scenie, nigdy w życiu nie śpiewali i muzyka to jest dla nich coś, co dopiero, jakby to powiedzieć, czym zostali zarażeni, dopiero w liceum lotniczym, tutaj właśnie, więc roznoszę zarazę muzyczną, można tak to określić, po prostu w czasach pandemii to jest modne, nie? Roznoszenie zarazy, więc ja roznoszę zarazę muzyczną. Nadziei blask, aż po nieba kres, wigilii czas, płonie światłem świec. Przez ciszę mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szept mknie ku gwiazdom i trosk. O dobry sen, o spokojny los. Każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Doszliśmy już do tego momentu, kiedy zdecydowałem się, aby zrobić coś spektakularnego. W tym roku, w 2022, będziemy mieli 50-lecie Liceum Lotniczego. W związku z tym skontaktowałem się we wrześniu 2021 roku z inspektorem sił powietrznych i zaproponowałem mu, żeby w ramach obchodów 50-lecia naszej szkoły zrobić spektakularną trasę koncertową zespołu Dywizją i odwiedzić wszystkie bazy lotnicze w Polsce. Co pan Andrzej musiał zrobić, żeby przekonać pana do organizowania tej trasy? Jakich użył argumentów? Nie, Andrzej nie musi mnie przekonywać, także my się znamy kilka lat, także jak przyjechał i zaproponował, że taki pomysł ma na kolędowanie w trasie, to nie było żadnej innej opcji, tylko po prostu się zgodzić. Czyli uważa pan, że to jest dobra promocja naszej szkoły? Bardzo dobra. Thank you.
kilka pytań, ponieważ z racji naszej trasy kręcimy również reportaż o dywizjonie. Mielibyśmy kilka pytań dotyczących naszego koncertu. Mimo, że pan jest naszym grupą absolwentem, co sprawiło, że wybrał pan szkołę i czy uważa, że taka trasa koncertowa to jest dobra promocja naszego liceum? Trasa koncertowa jest super promocją tego liceum. Cieszę się, bo my wtedy nie mieliśmy żadnego zespołu, oprócz dyskotek, które sami organizowaliśmy. Natomiast no, czemu wszyscy do lotnictwa chcą? Tamtąd się startuje wyżej. Także tutaj wielu kolegów było właśnie z mojego roku i z młodszych trochę. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. Znaczy ja jestem z rodziny wojskowej, tak? Także mój tata tutaj służył w składnicy marynarki wojennej. Moja mama jest cywilnym pracownikiem tak samo. Także dostaliśmy zaproszenia i nie żałujemy, bo my się bawiliśmy super, a nasza Esterka chyba jeszcze lepiej, to dużo lepiej, bo nas wyciągnęła z siedzeń i tańczyliśmy na samej górze, prawda, do pewnej piosenki, prawda? Bardzo się cieszymy. Czy nasz koncert uważają Państwo, że jest dobrą promocją naszej szkoły? Sprawiło, że zmienili Państwo postrzeganie lotnictwa w jakiś sposób? Myślę, że chyba kiedyś nie było czegoś takiego i jest to doskonała taka forma gdzieś łączenia tego życia cywilnego z życiem, z powołaniem żołnierza lotnika czy marynarza, prawda? Córka pracuje z kolei też w lotnictwie, jest taki w kawalerii powietrzno-desantowej i mają bazę koło Łęczycy. No i ale fajnie, w ogóle myśmy sobie inaczej wyobrażali, tam typowo taki jak się w kościele słucha, a tutaj w ogóle takim wesołym wykonaniu, być może nawet za mała informacja, bo takie to jest ciekawe wykonanie. W ogóle fajnie śpiewacie. Nie? To... Przepraszam, kochanie, trzymajcie tak. No. Naprawdę jesteście fantastyczni. No, wszystkiego bardzo. Najlepszego. Życzę dużo sukcesu. Taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, góry gasną, wszelkie spory. Jest taki dzień, który radość wita wszystkich. Niebo, ziemi, niebo, ziemia.
zaczynamy. Przywieszę mi do dobrej pasterze, krajów mi dzieciorkę w konapice. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Uważa pani, że to jest dobra promocja naszej szkoły, czy tak średnio? Bardzo dobra. Uważam, że ten pomysł w ogóle za utworzenie tego zespołu, w ogóle sama inicjatywa, ta misja przekazywania dla nas wszystkich, dla młodych ludzi, dla tych, którzy w przyszłości może będą chcieli właśnie pójść do waszej szkoły, że to nie tylko tematyka typowo związana z waszym przyszłym zawodem, ale też rozwijanie swoich wszystkich zainteresowań, zwłaszcza tych muzycznych. Czyli czy po takiej promocji puściłaby pani swoje dziecko do naszego liceum? Jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że mój syn jest piłkarzem i też jestem z niego dumna, ale nie ukrywam, że mundur działa chyba na każdego rodzica, zwłaszcza na mamy, które jak widzą właśnie takich młodych adeptów w tak fajnych, ciekawych mundurach i jeszcze przy tym tak super śpiewających, to bardzo bym chciała, żeby któryś z moich synów właśnie był uczniem takiej szkoły. Niosąc ciepło w każdą sień, to dobroci dzień dla ludzi. Tylko jeden w co roku taki dzień. Zmierzchę błyśnie na promienna, kaszut w sercach naszych włość. I nadejdzie noc pojedna, na szczęście tylko na trzecim roku. Oczywiście żartuję, bo to rok wtedy. Czy uważa pan, że to jest dobra promocja naszej szkoły? Jak najbardziej. No może faktycznie trochę mało informacji pójdzie w mediach społecznościowych, także gdzieś może bardziej rozpoznać. Okej. Wystarczyło rozkaz wydać. Chyba już nie te czasy, panie Fim. Nie, no, my musimy wydać nasób dziadkom. Aha, no tak, to tak. To jest z drugiej strony, nie? Żeby tak się posłuchać. Przepraszam. Ja to są takie pokolenie pośrednie, bierze kontakt, właśnie starszym pokoleniem mam, także faktycznie muszę bardziej rozpoznać. A chciałby pan jeszcze na kolejne koncerty przyjść? Jak najbardziej. Słuchowi się spodobało. Myślę, że godzinka to jest długo, teraz mówię, że to było bardzo krótko, także... To jaka jest ulubiona piosenka? Tego to ja nie wiem. Taka, która się najbardziej podobała. No, myślę, że w radiu usłyszysz o świętym spokoju, będziesz ją śpiewał. To pierwsze tak? Było fajne. To pierwsze. A panu, która się najbardziej podobała? Trzęta była niezła. Trochę taka pasująca może do marynarzy. Wszystko były fajne. Część wpada w ucho, bo gdzieś tam w lotnictwie się jest związany, więc te akcenty troszkę się podobają. Dobra, dziękujemy bardzo.
Sit down, sit down, sit down.
podoba i dlaczego? Seniorzy. Moja ukochana piosenka świąteczna to jest ta... Dywizjonowa. Tak, dywizjonowa. To jest ta, którą przygotowała Marysia. I to jest ta kolęda lotników, tak? No po prostu, jeszcze w wykonaniu Marysi. No pamiętam właśnie tylko jak Marysia zaśpiewała tutaj u nas w kościele w Dęblinie, to my wszystkie z uszami płakałyśmy. Nie, że tak źle. No nie wiadomo, tak? Co też nie jest jakoś, nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli.
tylko właśnie przez sympatię do Ady jakoś tak. No tak. Z nią mi się bardzo kojarzy, więc orły i zaraz się no właśnie. Kubus? Moja ulubiona osobiście była choinka, tak, prawda, ten pamiętny układ taneczny. No, poza tym... jak tłumaczę ludziom, gdy przychodzą na koncert, że wymyśliłem idiotyczną choreografię, to się wszyscy śmieją, a potem wszyscy tańczą. To było fantastyczne, fantastyczne. Do tej pory jest przebojem. No tak, ale też najlepsze było, jak druga Alicja to śpiewała i ona zawsze tak śmiesznie się stresowała przed tą piosenką. Ona zawsze czerwoną na twarzy się robiła i mówiła, że ona nigdy więcej nie wyjdzie i tego nie zaśmiała, bo jest wstyd. Ale my się chyba śpiewała. Możemy zobaczyć, jak to było. Ja chyba nie wiem, o co chodzi. Za stary już jestem, ale z chęcią zobaczę, bo już chyba nie wiem, o czym mowa. Młodzież może wstać i tańczyć z nami, tak jak poprzednio. Zapraszamy tutaj, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Najbardziej podobało jakoś takie jedno ulubiona choinka, choreografia rządzi. Choinka. No i jeszcze oczywiście życzenia księdza wykonane razem z góralem. Góral, pokaż się. Góral to nasz, nasz oryginalny góral z Zakopanego. Robił content górala. Góral robił content. Kolejna lotników. I złota Jerozolimy. No i Mikołaj.
Złota Jerozolima, to jest super nuta, bo ja tam zawsze mylę tekst. Na początku, jak sobie sam coś tam w głowie śpiewam, bo ja tam zawsze mylę nadzieja i beznadzieja. Jakie najciekawsze wspomnienie się wiąże dla Was z koncertem kolędowym Dywizjonu? Ja nie byłam. Znaczy tylko jako widz. No. I dla mnie chyba najciekawszy był ten wyjazd na ten okładek z żołnierzami, gdzie był prezydent. Wszyscy byśmy tacy podekscytowani, wow, widzieliśmy prezydenta, jakieś zdjęcia z prezydentem. Nawet dostaliśmy jakieś prezenty fajne wtedy. Tak, no. Nie wiem, czy się... Co dostawać? Chyba portfele, jakieś bombki. Tak, skupione portfele. Tak, ale było coś w portfelach, czy nie? Ale byliśmy tacy podekscytowani, że wow, że tutaj przyjechaliśmy, jeszcze mogliśmy się najeść, jeszcze coś dostaliśmy. Możemy tak jeździć co tydzień. Znaczy, no, chyba takie dwa najlepsze wspomnienia, no to właśnie ta wigilia z prezydentem i też wylot do Powidza na kolędowanie. To było też fajne doświadczenie pod tym takim względem lotniczym, ale też fajnie, bo widać było, że ktoś nas tam gdzieś chce w Polsce, nie tylko jesteśmy tutaj gdzieś w okolicy województwa czy najbliższej okolicy, ale gdzieś w Polsce da się to zorganizować i to z takim rozmachem i w fajnym wydaniu, także chyba te dwa wydarzenia jak dla mnie. Jeszcze byliśmy w tym, co się nazywało Centrum Epidemiologicznym, coś takiego. A w Warszawie, tak? I tam ostatni raz śpiewałaś, ale tam, jako solistka. Ja pamiętam, że tam... Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. No właśnie, to ten wyjazd też był fajny, bo tam byli mega mili ludzie. I my tam gdzieś staliśmy, nie wiem, czy to już było na koniec występu, czy jakaś przerwa była w trakcie. Ale ci ludzie do nas podchodzili i tam zagadywali nas, dużo tam rozmawiali, byli tacy zszokowani, że wow, jesteście liceum lotniczym, jeszcze tak sobie śpiewacie. I widać było takie zainteresowanie i trochę taki podziw z ich strony. A pod względem atmosfery naprawdę było fajnie, tylko mnie trochę to miejsce przerażało. No, miejsce takie było trochę z innej epoki i też sama nazwa nie zachęcała, a jeszcze w ogóle na dzisiejsze czasy to jest... Oni się zajmują truciznami przecież, tak? I różnymi takimi dziwnymi sytuacjami. Teraz ten dyrektor, który nas tutaj zaprosił, pracuje jako cywil już właśnie w instytucji zajmującej się właśnie między innymi walką z pandemią i z tymi sytuacjami. Teraz tak, dla Was, co było najciekawsze, co najbardziej pamiętacie z czasów wyjazdów na kolędy? Na kolędy, kurczę. Kolędowe. To tak jak... Bo jak będzie z wyjazdów, to zaraz będzie, że skrzydła nad Kazimierzem. No to chyba głównie właśnie ten występ na tej wigilii żołnierskiej. No i chyba wszystkie koncerty, na które mogliśmy polecieć po prostu samolotem. Tak? I mogliśmy pozwiedzać te bazy i pozwiedzać te, no nie wiem, statki powietrzne, oglądać i w sumie... No nie wiem, która szkoła może sobie pozwolić na takie loty, a tym bardziej który zespół. Mało kto chyba. No i tak. To jesteśmy jedynym zespołem w Polsce, który lata na koncerty samolotem. Kubuś, dla Ciebie najciekawsze wspomnienie z koncertów świątecznej dywizji? Nie pamiętam, czy to był świąteczny koncert, ale była taka jedna akcja, jak polecieliśmy właśnie kasą do Mirosławca. W Mirosławcu zagraliśmy koncert i się okazało, że kasa nie może wystartować po koncercie, bo to złe warunki podane były. Musieliśmy wracać autobusem z Mirosławca, że to był kawałek, no to najpierw nas widzieli na obiad. Na kolację. Może i to było kolacja. To już było od 17.00. W końcu dla mnie to było. W każdym razie potem właśnie wsiedliśmy do autobusu. I wracaliśmy jakoś tak daleko, bo więc długo wracaliśmy i jeszcze jakoś tak 15 minut przed północą jakiś McDonalda mieli zamykać. Nagle parowaliśmy tak, tam było ze 30 osób i te panie w McDonaldzie były tak złe na nas, że po prostu już chciały nas wyrzucić stamtąd, no ale już wydały na ostatni posiłek tego dnia. Tak, ale to chyba było takie najbardziej pamiętne, bo jakby tak więcej zawirowań było. No a dla Was, Iga? No to ja myślę, że z
Ciekawie, bo na pewno jak do liceum informatycznego pojechaliśmy. Mm-hmm. Kiedyś właśnie to był ten bal taki z koncertem świąteczny. Do konkurencji, tak? Tak, można powiedzieć, że... na pewno... Ale bardziej ci bale pewnie utkwił w pamięci niż koncert. Znaczy może tam byśmy tacy nieprzygotowani trochę na ten bal, to na pewno, bo na koncert to byśmy wiadomo przygotowani jak zawsze, mundury ładnie, a później wyszło jak wyszło. I jeszcze na pewno mi się podobało, jak to był, nie wiem czy to nie był mój pierwszy koncert, jakbyśmy na kolędach gdzieś śpiewaliśmy dla tam... osób, które przetrwały Syberię, czy coś takiego, było dużo osób takich. To był przystanek Historia w Warszawie i PN-owski i graliśmy dla osób represjonowanych i dla na przykład więźniarek z obozu Ravensbrück, tak? A pamiętasz, jaka najstarsza pani tam była? Ile miała lat? 106. Tak. Ciocia Tereska, która razem z nami co tańczyła? Nie wiedziałam. Ja też myślę, tutaj, że koncert w Woli zapadł w pamięci, bo też było takie inne troszkę doświadczenie, włącznie z tym balem. Pamiętam, jak trenowaliśmy tego walca nieszczęsnego i miało być tak super, ale się okazało, że Woli jednak było zdecydowanie lepiej przygotowane. No ja puszczałem wam filmiki, pamiętacie, tam dostałem już film nagrany z treningu, to chyba Mateusz, nie, Szymon Makowski mi wysłał, bo Szymon, nasza tajna broń, brat Oli, poszedł do Woli na się, i wysłał mi, jak się przygotowują właśnie do walca. Ja wysyłałem tutaj, prawda, ekipie dywizjonowej, żeby to nie było plany, kurczę. Było. No to był ciekawy koncert, a potem muszę wam powiedzieć, że Woli, jak jeździło na wycieczki, to w autokarze śpiewało choinkę i tańczyło, naprawdę. Autentycznie widziałem to na Facebooku. Jedzie autokar uczniów wojskowego ogólnokształcącego liceum informatycznego na wycieczkę. Jadą i śpiewają choinkę i tańczą. Naprawdę byłem w szoku po prostu. No, Miłosz? No właśnie tak, jeśli chodzi o te koncerty, to pamiętam, że mój debiut, pierwszy koncert taki w okresie świątecznym, on nie był świąteczny, dobrze pamiętam, był 6 grudnia w muzeum tutaj naszym, w Sił Powietrznych w Dęblinie. To był taki pierwszy, który mi zapadł w pamięci. A z tych takich dobrze wspominanych, to myślę, że Centrum Epidemiologiczne w Warszawie, to zapadło na długie lata w pamięci. Nie pamiętam sobie dokładnie czemu, wiem, że z dużą ilością osób w mundurach, z jakimiś ważnymi ludźmi, zamieniło się parę słów. Ale to nie o tym samym koncercie mówi. To już byliśmy po raz kolejny. I tam też tańczyli choinkę. Czy nie wiem, spełniła ona wasze jakieś oczekiwania? Myśleliście, że coś będzie wyglądało inaczej, że coś będzie lepsze, gorsze? Powiem tak, było fajnie. Trochę plany poszły się... Tak. Zepsuły się pod koniec naszej trasy. Niestety nie pojechaliśmy na ostatnie dwa koncerty. Nie wszyscy wytrwali, niestety. Kto wie, ten wie. Kto ma widzieć, ten wie. Z Bogiem. Kurde, nie mogę. No to tutaj bardzo mi się podobało. Świetna trasa. No tylko szkoda, że jej nie dokończyliśmy. Tak jak mieliśmy ją dokończyć. No co mogę powiedzieć? No było super.
Mi się podobało bardzo, zwłaszcza, że samolotem pojechaliśmy, polecieliśmy. Tylko szkoda właśnie, że Krakowa, bo nie zobaczyliśmy z góry, bo tak się zastanawiałyśmy w nocy, w sensie... Jakie były twoje oczekiwania wobec trasy? Czy wszystko ci się podobało? Czy miałeś jakieś, nie wiem, coś ci się... Miałeś jakieś inne oczekiwania? Chciałaś coś więcej zrobić albo coś, co cię zaskoczyło? Wszystko mi się bardzo podobało. No, przygoda życia na pewno. Po drugie jeszcze, no pierwszy raz samolotem leciałam i w ogóle też się tak przełamałam i się nie wstydziłam śpiewać przed... Brawo! Trasa była super, naprawdę. Niestety nie wróciliśmy w pełnym składzie. Inaczej, wróciliśmy, ale na następny koncert nie pojechaliśmy w pełnym składzie, ale myślę, że to też jest jakieś wspomnienie i na pewno nam się to jakoś będzie kojarzyć ciekawie. Polecieliśmy samolotem 5 razy, to też bardzo w porządku. Fajnie się śpiewało, fajnych ludzi się widziało na koncertach, prawda? Super publiczność w Ustce, na pewno mieliśmy super publiczność w Siemirowicach. Najlepsze wspomnienie? Kurczę, było ich dużo, ale chyba ja mam jak mogliśmy polatać samolotami. Dobra, powiedz, że tak naprawdę jak ci generał Pszczoła dał rzepa. No dobra. Wydało się. Tak, to jest w sumie moje spełnienie życia, marzeń i jestem spełniony. Daria, najlepsze wspomnienie? To tutaj zgodzę się z kolegą, bo jest ich masa. No ale te loty samolotami, no to złoto. A no i jeszcze pan Andrzej w kościele, jak mi podpowiadał, kiedy mam wypychać w ogóle. No super wspomnienie. Samolot. Ja myślę, że mam swoje top 3. Top 1 to jest start kasą w drugim dniu bodajże. To wie, ten wie. Top 2 to jest dzieci, które tańczyły w kościele, to też było świetne widowisko. A trzecie... do tej pory i różnych wspomnień poza dywizjonem, ale to jest bardzo duża furtka według mnie na świat ogólnie dla licealistów i cieszę się, że w taką dobrą stronę to poszło, bo my byliśmy trochę takim eksperymentem, te nasze pierwsze roczniki i też nie ukrywam, że ja z muzyką dużo nie miałem nic wspólnego, gdzieś tam sobie śpiewywałem, jak słuchałem muzyki albo
tak jak się to popularnie mówi pod prysznicem. Ale myślę, że po prostu jest to furtka na tą wszechobecną kulturę, bo jednorazowy wyjazd do teatru nie załatwia sprawy. To jest nic w porównaniu do tego, albo jakaś historia i sztuka, czy historia i społeczeństwo w szkole, to wiadomo, że idzie się tylko, żeby pójść na te zajęcia. A to jest po prostu taki kontakt z żywym organizmem, z żywą sztuką. Jaka by ona nie była w opinii innych, to jest to sztuka i jakaś zabawa tą sztuką i jakiś twórczy proces według mnie, więc to jest na pewno bardzo dobre w życiu takich młodych ludzi, jak my wtedy byliśmy i teraz są koledzy w liceum. Ogólnie bardzo, bardzo miło wspominam całe te nasze wyjazdy. No i Kazimierz oczywiście, tak, no to jest taki top of the top naszych wyjazdów i wspomnień, myślę. Mi się wydaje, że takim z perspektywy czasu najfajniejszym doświadczeniem tych zmian było to, że strasznie się zgraliśmy. Jako klasa, bo od nas klasy było dużo osób, w ogóle jako uczniowie i te więzi się tak zacieśniały. I normalnie na przykład nie mówiliśmy sobie cześć, a później po kilku wyjazdach z dywizjonem nagle byliśmy przyjaciółmi. Więc to jest takie bardzo fajne, że ten dywizjon nas zjednoczył mocno. Koncertów zrealizowaliśmy 10. Dwa zostały odwołane przez organizatorów z powodów pandemii, a dwa przez nas z tych samych powodów. Też pandemia nam tutaj namieszała. Niemniej jednak zrealizowaliśmy 10. Przejechaliśmy 2000 km, oglądało nas około 1500 osób. W powietrzu spędziliśmy 5 godzin, także no, dużo, duże osiągnięcie moim zdaniem i za to osiągnięcie dziękuję przede wszystkim młodzieży, która też dała z siebie bardzo dużo. Bez ich wysiłku w ogóle nie miałoby to wszystko szans na realizację. I to młodzież stanowi, uczniowie. Stanowi o tym, że ten zespół żyje, działa i jest tak fajnie odbierany. Bez ich zaangażowania nic by się nie udało. Ale też dziękuję wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy to wszystko zrobić, bo bez wsparcia szkoły, czyli dyrektora, nauczycieli, wychowawców, bez wsparcia wojska, czyli Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, nie moglibyśmy po prostu tego wszystkiego zrealizować. Dzień, 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 d